Będziemy, kochani, zaczynać nasze studium biblijne. Także mieliśmy takie, powiedzmy, kwadrans studencki przedłużony o 5 minut dla wszystkich spóźniających się. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie już teraz na naszym studium biblijnym. O tych innych ciekawych tematach zawsze sobie możemy porozmawiać. A ja dzisiaj chciałbym nawiązać do tego, co będziemy mieli w tą najbliższą niedzielę. I tutaj quiz, jak nie znacie, quiz. Jakie święto chrześcijańskie, jedno oczywiście z największych świąt chrześcijańskich, będziemy mieli w tą niedzielę? To chyba normalne, zesłanie Ducha Świętego, Pięćdziesiątnica. Brawo, Iwonka, jak zwykle. Ty po prostu przebijasz wszystkich, bo ostatnio chyba też właściwą odpowiedź z tym wniebowstąpieniem Jezusa Chrystusa też również chyba od Ciebie wyszła ta odpowiedź. Więc brawo, brawo. Oczywiście, że tak. Tak, mamy po prostu takie piękne święto w tą niedzielę, które będziemy rozpamiętywać. I ja coś dzisiaj w związku z tym na tym naszym studium na temat tego naszego święta chciałbym nawiązać, to może nie będzie kazanie będzie w niedzielę, a tak tylko może takie wstępne, luźne myśli na dzisiaj, co przygotowałem na temat tego święta. I podstawą dzisiejszego naszego rozważania będzie Ewangelia Jana, kochani. Ewangelia Jana, słuchajcie, otwórzcie sobie, jeżeli macie Biblię, albo na swoich telefonach, albo na swoich komputerach, 7 rozdział. I ja przeczytam wersety od 37 do 39. Taki króciutki fragment, kochani. To jest właśnie na temat Ducha Świętego. Pisze tak. A w ostatnim, wielkim dniu święta, stanął Jezus i głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A żeby nie było niejasności, 39 werset, a to mówił o Duchu Świętym, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli, albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Panie Boże, dziękuję Ci za Boże Twoją łaskę, Twoje miłosierdzie, Boże Twoje słowo na dzisiejsze rozważanie nasze biblijnego, studium biblijnego. Ja proszę Ciebie, Boże, byś mógł nas tak, Panie Boże, tym słowem pobłogosławić w imieniu i w autorytecie Twojego słowa, Panie, w Duchu Świętym. Amen. Piękne słowa, kochani, które będą dzisiaj nam przyświecać, ale myśmy sobie ostatnio powiedzieli jedną też ciekawą rzecz, że w ogóle jesteśmy w okresie katechumenatu, czyli przygotowujemy się troszeczkę też i do chrztu. Jeszcze nie wiemy, jak my ten chrzest zrobimy, ale trzeba go zrobić, bo mamy jedną osobę, która zgłosiła się do chrztu i trzeba to jakoś odbyć w takich ciekawych warunkach. Chyba będziemy jako Kościół pamiętać, Iwonka, Twój chrzest normalnie chyba do końca życia tego Kościoła. Nie wiem, czy tak się mogę wyrazić. Ilekolwiek życia nam pozostało jako Kościół. Dobrze. I w związku z tym ja chcę tak króciutko tylko wspomnieć o taką jedną rzecz, że w liście do Hebrajczyków jest napisana pewna ciekawa kwestia, że Jezus Chrystus jest wczoraj i dzisiaj i na wieki ten sam. On jest ten sam, Jezus Chrystus jest ten sam. Wczoraj jest ten sam, dzisiaj jest ten sam i na wieki wieków jest ten sam, Jezus Chrystus. Tak? I jakby to powiedzieć, ten jeden werset mówi już mi o tym, że Jezus Chrystus jest Bogiem. Szkoda, że nie ma tutaj z nami Ilonki, bo ja ten werset specjalnie dla niej przygotowałem. Ale też i nie tak dawno temu, bo w tą niedzielę ja wspominałem taki fragment z Ewangelii Świętego Jana, 1:1. Na początku chodzi o to, że Bóg jest początkiem. Bóg jest źródłem. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga. I Bogiem było Słowo. Bóg jest początkiem, Bóg jest źródłem. I kiedy myślę sobie o źródle, to jakby przypomina mi się rzeka.
Bo nie staw, nie jezioro, nie akwarium, ale woda płynąca, żywa, rzeka. Nie? Bo każda rzeka ma swoje źródło i ze źródła wypływa. Nie? Akwarium nie, staw nie, jezioro nie, rzeka. Tak? Rzeka ma źródło i dlatego może jest też i czysta, i dlatego może jest i świeża ta rzeka, bo przepływa w tej rzece taka czysta, żywa woda. I przypomina mi się od razu tutaj też takie słowa, które też przytaczałem, pamiętam, w ostatnią niedzielę, kiedy mówiłem też troszeczkę właśnie o chrzcie. Te słowa wypowiedziane Pana Jezusa do Nikodema. Nikodemie, jeśli się nie narodzisz z wody i z Ducha Świętego, nie wejdziesz do Królestwa Bożego. Tak? I powiedziałem, że to, o czym tu jest mowa, to narodzenie z wody, to jest narodzenie z chrztu, narodzenie w wodzie chrztu. Tak? I ja mówiłem o tym, że kiedy, a tak troszeczkę mówiłem o tym zejściu Jezusa Chrystusa do podziemi, kiedy On wstąpił do podziemi, do świata martwych, do świata umarłych, tak? I stamtąd wyciągnął po prostu z umarluchów, którzy byli tam pogrzebani i ich wywiódł do nieba. Razem z Tobą, razem ze sobą podczas swojego w niebo wstąpienia wywiódł ich ze śmierci do życia. Do nieba ich pociągnął, no nie? I myśmy sobie powiedzieli, ja tak powiedziałem, że to moje takie wejście do wody chrztu jest troszeczkę właśnie jakby też wchodzę do krainy umarłych w pewien sposób. Może z jednej strony jak grabarz, no nie? Aby tą wodę zanurzyć martwego człowieka, starego człowieka i po prostu dokonuję w ten sposób pewnego rodzaju pogrzebu. No nie, po prostu zanurzam ta woda w innym miejscu, chrzest jest troszeczkę przy jakby opisany jako pogrzeb. No nie, zanurzam w tej wodzie człowieka i tam wkładam też to ręce, wchodzę do krainy umarłych, aby tam pochwycić człowieka i go wyciągnąć do nowego życia. I to jest to narodzenie na nowo, tak? I to moje wejście jako chrzciciela jest zawsze też i zejściem jakby do krainy umarłych, gdzie tam po prostu schodzę, biorę jakiegoś umarłego z powodu grzechu człowieka i go tam po prostu z tej wody za chwileczkę, on tam został pogrzebany, wieko trumny się zamknęło, ta pokrywa, czapa wodna, ale za chwileczkę tego człowieka z tej krainy, z tej wody, spod wody wyciągam na powierzchnię i on powstaje z tej wody do nowego życia. I jak mówi tutaj pięknie to słowo, ten człowiek się rodzi z wody do nowego życia. I Pan Jezus Chrystus mówi tutaj o nowym stworzeniu, o początku, o nowym narodzeniu. Tak jest z wody. Jeśli się kto nie narodzi z wody, tu jest napisane, tak? Ale dzisiaj z kolei, tak chwileczkę się chciałbym zastanowić nad tym drugim członem, który mówi Pan Jezus Chrystus. Bo Pan Jezus Chrystus nie mówi tylko z wody. Kto się nie narodzi tylko z wody, tylko dodaje z wody i z Ducha Świętego. Te dwa elementy. Woda, czyli chrzest i Duch Święty. To jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o nasze rozumienie chrztu, tak? Oczywiście są kościoły i jakieś organizacje, które to wszystko traktują jedynie jako symbol, no nie, jakiś znak, no nie? I jako symbol traktują chrzest, jako symbol traktują wieczerzę pańską, jako symbol traktują, nie wiem, wiele innych różnych rzeczy, jako symbol, no nie? Ja tak troszeczkę też... Ale nie mam o to też jakby jakichś pretensji ani żalu, tak? Bo to jest tylko kwestia jakby naszego braku może wykształcenia. Jak słyszę też nasze modlitwy czasami, szczególnie podczas wieczerzy pańskiej, słyszę, że często ludzie modlą się, że to jest symbol, że to jest symbol. To nie jest symbol, wieczerza pańska. Ale ja jakby nie poprawiam, nie koryguję
publicznie, żeby kogoś nie wprowadzać w jakąś, jakiś smutek, jakieś zażenowanie, ponieważ ja sobie zdaję z tego sprawę, nie każdy musi być wykształcony teologicznie i te rzeczy poprawnie, w sposób teologiczny umieć wyrażać w modlitwie. I w modlitwie może właśnie nie chodzi o takie teologiczne nauczanie, ale z kazalnicy ja już o tym muszę powiedzieć, tak? Więc na przykład, gdy mówią na przykład krzyż, no nie? To dla nich na przykład to jest tylko znak robiony ręką albo symbol, nie wiem, jakiś symbol zawieszany na szyi. Ja chcę powiedzieć, my do tych ludzi nie należymy, którzy traktują te rzeczy jako symbol. My widzimy w chrzcie, my widzimy w Wieczerzy Pańskiej coś więcej, tak? Prawdziwą rzeczywistość, która się wydarza. W krzyżu prawdziwie są odpuszczone nasze grzechy. To nie jest tylko symboliczne powiedzenie sobie, moje grzechy zostały tam odpuszczone, albo krew Jezusa Chrystusa zmazuje moje grzechy. To nie jest tylko takie sobie symboliczne powiedzenie, no nie? Tam się prawdziwie wydarza ta rzeczywistość. W krzyżu prawdziwie odpuszczone są moje grzechy. Ta krew Jezusa Chrystusa prawdziwie mnie oczyszcza. Także moje życie, moja szata staje się biała jak śnieg. I to się dokonuje symbolicznie, czy to się dokonuje prawdziwie? No wydaje mi się, że to się dokonuje prawdziwie, tak? Podobnie i chrzest nie jest tylko symbolicznym jakimś pokropieniem, tak? Albo manifestacją wiary, no nie? Jak ktoś kiedyś powiedział, ten mój chrzest to jest taka manifestacja mojej wiary, tylko to ja Panu Bogu w chrzcie przysięgam albo obiecuję, że mu będę wiernie służyć. I to jest taki mój akt, moje przyrzeczenie Panu Bogu. Ja Panu Bogu tak mocno chcę jakby coś przyrzec, że też jestem w stanie się aż za to zmoczyć, no nie? Albo pokropić. Nie. Chrzest nie jest twoim działaniem na rzecz Pana Boga. Ty się nie chrzcisz. Zauważ, to nie ty się chrzcisz. Mówię tutaj do wszystkich ochrzczonych. Tutaj nie tylko do ciebie, do Iwonko, żebyś to tak nie odebrała do siebie. Tak? Jest napisane, niech będzie ochrzczony. Ty jesteś ochrzczony. Przez kogoś, przez wspólnotę, przez Jezusa Chrystusa. Ty jesteś ochrzczona. To nad tobą dokonuje się coś, na co ty się zgadzasz. Ale nie ty się sama albo ty się sam coś robisz. Nie. Ty się nic nie robisz, tylko pewne rzeczy, one się nad tobą odbywają. I to Bóg to czyni. To jest ciekawa rzecz. I to musimy zrozumieć w kwestii chrztu, tak? Właśnie. I to jest to. I to jest ta odpowiedź, dlaczego osoba dopiero po chrzcie staje się członkiem Kościoła, a nie wcześniej, staje się częścią ciała Jezusa Chrystusa i przez chrzest jest wszczepiona w Jezusa Chrystusa. Albo dlaczego dopiero po chrzcie ma przywilej przystępować do Wieczerzy Pańskiej. Prawda? Dlaczego? Bo w chrzcie dokonuje się coś rzeczywistego. Prawdziwie coś tutaj się dokonuje. Prawdziwie ta osoba jest wszczepiona w ciało Jezusa Chrystusa. Prawdziwie są odpuszczone nasze grzechy. Prawdziwie dokonuje się śmierć starego człowieka i narodzenie na nowo. Rzeczywiste przyobleczenie w śmierć i w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. To dokonuje się w chrzcie. Nie wcześniej, tak? Ale idźmy dalej. Za tym fragmentem tego nowego narodzenia, bo to narodzenie, my czytamy, ono nie dokonuje się tylko z wody, czyli z tego chrztu, o czym żeśmy powiedzieli, ale również i z Ducha Świętego. Z Ducha Świętego. I teraz o tym Duchu Świętym troszeczkę i o tym fragmencie z Ewangelii Jana, który żeśmy sobie przeczytali, tak? I chcielibyśmy przenieść się na chwileczkę na to takie niedalekie nasze święto, święto namiotów
inaczej święto Pięćdziesiątnicy, inaczej święto zesłania Ducha Świętego, inaczej święto Zielonych Świąt. Wszystkie te trzy, cztery nazwy są nazwami jednego i tego samego święta. I to jest chyba jedyne święto takie nasze chrześcijańskie, które przynajmniej w tradycji polskiej, w języku polskim ma tak wiele różnych nazw, tak? I teraz tak, jeszcze raz, może przytoczę ten fragment, który dzisiaj nam przyświeca. Bożenka, zaświeci światło tutaj, bo jest tutaj mi troszkę ciemno. Jezus mówi tak, tutaj w tej Ewangelii Jana, naszej 7 rozdział, 37 werset, stanę. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał. Zawołał tak, jeśli ktoś pragnie, jeśli ktoś jest spragniony. Pierwsze słowa. Podstawą wszystkiego dla Boga jest pragnienie. Czy jesteś spragniony? Czy masz pragnienie? Jezus Chrystus się pyta. I zaczyna tą swoją wypowiedź tak. Jeśli ktoś pragnie, jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Pragnienie jest postawą przyjścia do Jezusa Chrystusa. Jeżeli masz pragnienie, przyjdź do Jezusa Chrystusa i pij z Niego. Podstawą wszystkiego jest pragnienie. To jest istota naszego działania, naszego przyjścia do Jezusa Chrystusa. Czy przychodzę dzisiaj dlatego do Boga, dlatego, że nie wiem, przychodzę do kościoła? Czy dlatego, że pragnę? Wydaje mi się, jestem pewien, dlatego, że pragnę. Pragnę Boga, pragnę Jego obecności, pragnę przemieniającej Jego mocy. Tych rzeczy pragnę. Pragnę i dlatego, że tego pragnę, pragnę Jezusa Chrystusa. Dlatego ja przychodzę do kościoła. Dlatego ja przychodzę do wspólnoty, dlatego jest niedziela, godzina 11:00 i mnie najzwyczajniej w świecie jakby nie może nie być. Muszę być obecny, chcę być obecny, chcę być. Dlatego ja chcę tak mocno, abyśmy my jak najszybciej zechcieli się razem spotykać w tę niedzielę, razem wspólnie, na uwielbieniu Boga, na wspólnocie. Dlaczego? Bo we mnie jest to pragnienie. Pragnienie być razem z Jezusem Chrystusem, być we wspólnocie i uwielbić razem Boga, tak? Ale a jeżeli ktoś nie ma tego pragnienia, tu trzeba sobie zadać pytanie, bo rozłąka, bo izolacja zabija w nas pragnienie. Ludzie się powoli przyzwyczajają do tego internetowego chrześcijaństwa i przestają mieć pragnienie bycia ze sobą. To jest taka trucizna, taki poison, która została zadana Kościołowi i ona powolutku działa, bo ona jest obliczona na miesiące, tak? Po prostu ludzie tracą pragnienie bycia razem, bycia we wspólnocie. Popatrzcie, ale no popatrzmy na siebie nawzajem. Nie widzieliśmy się już z kilkoma osobami. Może ja nie, bo ja się może widziałem chyba ze wszystkimi w tym czasie, w trakcie tej izolacji widziałem się chyba z każdym z nas. Osobiście, realnie, tak? Czy to ktoś przyjechał do mnie, nas odwiedził z Bożenką, czy ja do kogoś pojechałem, tak? Więc, ale popatrz na siebie. Ile miesięcy już nie widziałeś innych? Sorry, ja nie chcę nikogo oskarżać, to nie jest po to. Tak? Tylko to jest po to, żeby zwrócić uwagę, ile miesięcy nie widziałem już innych ludzi, w sensie osobiście, i czy mam tęsknotę. Popatrz, nie masz tęsknoty nawet. Nie masz nawet pragnienia. Gdzieś to wygasło. No nie? Okazuje się, że ja mogę doskonale funkcjonować bez kościoła. I się nawet dobrze mam. No nie? Jest taki fake troszeczkę, że mi się wydaje nawet, że z moją wiarą jest tak wszystko okej, bo sobie posłucham kazania, jakiegoś nauczania, bo sobie puszczę jakąś muzykę i mi się może wydawać nawet, że to moje takie wirtualne chrześcijaństwo, no to jest takie, to tak można dłużej pociągnąć. To jest trucizna. Nie daj się zwieść, nie daj się okłamać. Nie ma takiego chrześcijaństwa. Jezus Chrystus mówi, jeśli ktoś pragnie, jeszcze raz przeczytam, jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije.
i niech ma ze mną prawdziwą, właściwą relację. Tak jest napisane. Niech przyjdzie do wspólnoty i niech pije. Jeśli tylko masz pragnienie. Bo ja nie chcę być sam. Rozumiesz? Nie chcę być sam, zamknięty w swoim domu, przed swoim laptopem. Nie. Chcę przyjść, aby spotkać się z moim przyjacielem. To jest to. To jest okej. To wszystko. Pragnienie. Pragnienie. To jest pierwsza rzecz, wydaje mi się, taka fundamentalna. Jeśli ktoś jest spragniony, niech przyjdzie. Tak? I pięknie. Kto wierzy we mnie, dalej mówi Jezus Chrystus, jak powiada Pismo Święte, z wnętrza Jego popłyną rzeki wody żywej. Coś bardzo pięknego tu jest napisane. I to się wiąże z pragnieniem. Tak? A więc kiedy się modlimy, kiedy już przychodzę do Jezusa Chrystusa, wiem jedną rzecz, że to pragnienie to nie jest na zasadzie tylko, że ja raz zapragnąłem i już po prostu to mi wystarcza. No nie? Tylko jeśli ktoś pragnie, to się wiąże z takim chodzeniem w ciągłym spragnieniu. O, takie słowo użyję. Jestem spragniony i to moje pragnienie jest takie, że nie wystarczy tylko mi się raz napić wody i kubka, ale jakby za chwileczkę znowu i chodzę i jestem spragniony cały czas. O, w ten sposób. Czyli tak, jeśli ktoś jest spragniony, niech wciąż przychodzi każdego dnia i na nowo, i znowu, za każdym razem, jeśli jest tylko spragniony, za każdym razem niechaj przychodzi i niech pije. O, to chciałem powiedzieć. A więc niech przyjdzie, ale też niech też i nie ustaje w przychodzeniu. W ten sposób. A więc modlimy się o ludzi, którzy przyszli, ale nie mają już sił, aby przychodzić. Wybrali coś innego może. I troszeczkę osłabli w swojej wierze. Na przykład. Ja wiem jedną rzecz. Do Jezusa Chrystusa trzeba nieustannie przychodzić. Kochani, nie raz, nie dwa, nie trzy. Bo my jesteśmy nieustannie w potrzebie. Cały czas potrzebujemy. Lekarza potrzebuje ten, kto jest chory. Więc ja, okej, dobra, zostałem uzdrowiony w jakimś sensie, Jezus Chrystus do mnie przyszedł, uzdrowił mnie z czegoś, ale ja za chwileczkę w sobie odkrywam, że jeszcze tu mnie szczyka, no nie? A za chwilę z tego mnie uzdrowił, a jeszcze tam mnie szczyka, jeszcze tu jestem chory. I nieustannie odkrywam siebie jakiego takiego jakby stale chorego, no nie? Niby zdrowy, a jednak wciąż chory. O, coś takiego. Jestem wciąż jak taka cysterna, no wiesz, ale taka dziurawa. Dziurawa cysterna, że ze mnie wycieka. I nie wystarczy tylko, że raz przyjdę i się napiję. Jezus Chrystus mówi właśnie, niech wciąż przychodzi i pije. I można to troszeczkę tak sparafrazować w ten sposób, że kto pokłada swą ufność we mnie, mówi Jezus Chrystus, jak powiada Pismo, rzeki wody żywej popłyną z samej głębi Jego istoty. I tu jest już mowa o Duchu Świętym. Jezus Chrystus mówi. Ten obraz. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza Jego popłyną rzeki wody żywej. Co to znaczy z wnętrza Jego? Z głębi Jego istoty, z Twojego całego tego, kim Ty sam jesteś. Ten obraz właśnie wody, z której my się naradzamy do nowego życia. Ten obraz wody, która wypłynęła z Jezusa Chrystusa. Pamiętasz, z tego boku Jego, kiedy rzymski legionista przebił włócznią Jego bok i tam z tego boku wypłynęły dwie rzeczy, woda i krew. Z tej wody i krwi rodzi się Kościół. I to jest nasze środowisko, naturalne środowisko dla chrześcijanina. I mamy w tej wodzie pływać,
jako chrześcijanie. Duch Święty nie jest jakimś dodatkiem do chrześcijaństwa. Bez Ducha Świętego chrześcijaństwo nie istnieje kompletnie. I o to działanie Ducha Świętego, o tę Jego obecność Ducha Świętego w naszym życiu, my musimy się starać, musimy w to wierzyć, musimy ufać, musimy pragnąć. Nie, nie musimy. To jest złe słowo. Chcemy się starać, chcemy wierzyć, chcemy pragnąć. Chcemy. To jest właściwe słowo. Chcemy. Ja pamiętam, jak kiedyś jechałem z taksówką, zawoziłem takiego księdza kiedyś i nawet sobie zapisałem jego imię i nazwisko, ojciec Michael Rudy. On zamówił kiedyś sobie witraże do kościoła i była msza, którą on sam prowadził. I ja się go zapytałem, jak go odwiozłem kiedyś tą taksówką, się go zapytałem, słuchaj Michael, czy ty masz obowiązek odprawiać codziennie mszę świętą? On mi odpowiedział coś ciekawego. Słuchaj, nie. To jest mój przywilej. Ja mam przywilej, ja to chcę. Bardzo ciekawe słowa. Chrześcijanin nie musi, nic nie musi. On ma pragnienie. On ma pragnienie, aby być w Bogu, aby przyjść na nabożeństwo, aby przyjść do wspólnoty. On ma pragnienie, aby znaleźć się w tej rzece, we wspólnocie. I dzisiaj chcemy też o to prosić, jako Kościół. Ja o to się modlę już od kilku tygodni, od jakiegoś czasu. Jak zachować się w tej sytuacji izolacji, w którą nas, tak wmanipulowali. I jak prosić Boga, prosić, aby ta rzeka Ducha Świętego przepłynęła przez nasze serce. Bo to musi płynąć. To nie może być woda stojąca, wiesz, jak w akwarium. Jeszcze bez filtra. Albo jak w jakimś jakimś bajorze, no nie? Bo się z tego jakieś bajoro śmierdzące zaraz zrobi. W akwarium woda brudna, mętna, trzeba wymieniać. I wiecie, chrześcijaństwo takie, wiesz, wyleją mętną wodę, za chwilę wleją nową wodę, włożą jakiś filtr, coś tam podreperują i dalej będziemy się pluskać w takim akwarium. Czy tak ma wyglądać nasze chrześcijaństwo? Za chwileczkę ci powiedzą, od kiedy do kiedy, kiedy ty masz się spotykać, a kiedy ty nie masz się spotykać, ile mają trwać wasze nabożeństwa. Za chwileczkę ci powiedzą, a co ty w tych, jakie rybki mają tam pływać w tym akwarium, zadecydują za ciebie, co ty masz tam robić, w jaką wiarę, w jakiego Pana Boga ty masz wierzyć. Rozumiesz, bo to do tego zmierza. Na pewno Bóg nie wylał swojego Ducha Świętego, abyśmy my pławili się w takim płytkim chrześcijaństwie. Ale Bóg wylał swojego Ducha Świętego, abyśmy my mieli swoje dziedzictwo w dziedzictwie żywych, żywych ludzi. Żywych ludzi. I to jest to chyba krótkie słowo, którym chciałbym się z nami dzisiaj podzielić. I Jezus Chrystus jeszcze tak na koniec pisze tak, żeby nie było wątpliwości, że te wody, wody rzeki żywej, które od ciebie popłyną, to mówił o Duchu Świętym. O Duchu Świętym, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli. Albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus Chrystus nie był jeszcze uwielbiony. Tak? Nie był jeszcze uwielbiony i tu jest związek z tym jakby wydarzeniem, które ostatniej niedzieli żeśmy jakby rozpamiętywali. Tak? Ponieważ Jezus Chrystus nie wstąpił jeszcze do nieba, nie zasiadł jeszcze po prawicy Boga Ojca na Jego tronie, ale teraz wstąpił. Jak wstąpił, zesłał obietnicę swojego Ducha Świętego. I kiedy zesłał tą obietnicę swojego Ducha Świętego, kiedy Duch Święty wstąpił na apostołów, wtedy w dniu Pięćdziesiątnicy, staje się on
tak jak stał się dla nich wtedy źródłem życia, początkiem życia. Dlatego Jezus Chrystus mówi, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha Świętego, nie wejdzie do Królestwa Bożego. Duch Święty daje życie. Jeśli ktoś się nie zrodzi na nowo z wody i z Ducha Świętego, Duch Święty jest źródłem życia. My mówimy o narodzeniu z Ducha Świętego. I za chwileczkę, w tą niedzielę, będziemy wchodzić w to święto i będziemy rozpamiętywać dzień zesłania Ducha Świętego, aby podziękować Bogu za to źródło życia, które On nam posłał, że On się z nami podzielił źródłem życia, bo nie musiał, że nasze źródło życia jest w Bogu. Mógł sprawić, aby nasze źródło życia, nie wiem, znajdowało się na przykład w czymś innym, w butelce alkoholu, w paczce papierosów, w jakimś zielu albo czymkolwiek innym. Ale chciał, aby to źródło życia znajdowało się w nim samym. Stąd płynie źródło, od Boga. Stąd człowiek jest nieustannie niespokojny. Kiedy z tego źródła nie czerpie, i to jest to słowo. Jezus Chrystus pisze coś, tutaj jeszcze mówi coś bardzo ciekawego odnośnie tego źródła, Ducha Świętego. Jeśli ktoś jest spragniony, niech wciąż przychodzi do mnie i niech wciąż pije, tak jak mówi Pismo Święte, aby wody rzeki żywej popłynęły z samej głębi jego istoty. Tak jak z samej głębi Bożej istoty płynie Duch Święty i tak jak z głębi naszej istoty ma płynąć taka sama rzeka, rzeka Ducha Świętego. Jesteśmy włączeni przez Boga do Jego życia, więc to, co płynie w Nim, płynie także i w nas. Dlatego to życie, które płynie jakby z Niego, przepływa przez nas, dlatego nas zmienia, dlatego nas oczyszcza, dlatego możemy mówić, że jesteśmy Jego, że jesteśmy do Niego podobni. Bóg mówi, bądźcie święci, bądźcie czyści, bądźcie tacy jak ja. No tak, Panie, ale jak my mamy tacy być? No jak? No jak? Biblia mówi bardzo wyraźnie, przez społeczność z Ojcem i Synem i Duchem Świętym, aby ten Duch Święty mógł przez nas przepłynąć, tak jak przez nich, i przez nas, aby mógł przepłynąć, a przez społeczność z Ojcem i Synem i Duchem Świętym. Ale czy ty, drogi chrześcijaninie, możesz mieć taką społeczność przez internet? Na Zoomie? I czy ci to wystarczy? Czy masz pragnienie? Czy masz pragnienie? To jest to. Czy masz pragnienie? Dlatego, kochani, to króciutkie słowo, które ja dzisiaj przygotowałem, jest takim słowem, które ma nas zachęcić do tego, abyśmy pojawili się na naszym najbliższym nabożeństwie. W tą niedzielę, kiedy będziemy w szczególny sposób rozpamiętywać Dzień Pięćdziesiątnicy, Dzień Zesłania Ducha Świętego, Święto Namiotów. To jest nasz dzień. My jesteśmy zielonoświątkowcami. Dlatego, ponieważ w szczególny sposób właśnie akcentujemy to dzieło Ducha Świętego, to kim jest Duch Święty. I dlatego, kochani, chcę nas bardzo gorąco tym słowem krótkim zachęcić do tego, jeśli masz pragnienie, przyjdź. Jezus Chrystus mówi jedną prostą rzecz. Jeśli kto ma pragnienie, niech przyjdzie albo niech przyjedzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Kto ma pragnienie? Ktoś może nie mieć pragnienia. Przepraszam, ja nie pomogę. Nie mogę pomóc tobie, jeżeli ty nie masz pragnienia. Ja ci nie jestem w stanie pomóc. No bo jak? Jak ja ci mogę pomóc? Ja ci nie jestem w stanie pomóc. Wołaj do Boga. Jedyną rzecz, którą możesz prosić wtedy, jak nie masz pragnienia, pytaj się po prostu Pana Boga. Panie Boże, dlaczego ja nie mam pragnienia? Ja nie potrafię ci pomóc.
Kochani, błogosławię Was w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa na to rozważanie dzisiejsze. I mam nadzieję, że kto tylko będzie mógł, oczywiście, kto tylko będzie mógł, kto będzie miał takie przekonanie w sercu, kto będzie miał pragnienie, niektórzy mają pragnienie, ale nie mogą. Ja to doskonale też rozumiem. Także mam nadzieję, że widzimy się, jak tylko Pan Bóg da, w tą niedzielę. To jest to króciutkie słowo, o którym się chciałem z nami podzielić. A teraz zapraszam do dyskusji, jeżeli takowa jest. Ja już wyłączam swój mikrofonik, jak nie znacie. Każdy może teraz wnieść coś swojego, swoją refleksję i podzielić się jakimś słowem.